postanowiliśmy stworzyć projekt, który odpowie na potrzeby zarówno nasze, ale również na potrzeby naszych producentów mleka. Z projektem wystartowaliśmy w październiku 2015 roku. Do projektu zaprosiliśmy 20 gospodarstw Danona, z każdego gospodarstwa po 2 osoby. Projekt nasz ma miejsce w 3 województwach: w województwie kujawsko-pomorskim, w województwie wielkopolskim i na Śląsku. Dostaliśmy ciekawą propozycję udziału w tym programie. Na początku nie wiedzieliśmy, o co będzie chodziło i tak chyba po nitce do kłębka. Wydawało się to trochę dziwne, tam kółeczka, spotkania w kółeczkach, z czasem się to rozwinęło w bardzo ciekawe. Ciężko sobie wyobrazić, że firma szkoleniowa będzie szkoliła w jakiś sposób rolników, jak mają pracować albo jak żyć. Zależało nam na stworzeniu takiej sytuacji, przestrzeni, w której nasi uczestnicy mogliby jak najbardziej skorzystać. Skorzystać od siebie nawzajem i myślę, że to było, to jest ważne i to też zmienia paradygmat uczenia się i myślenia, w jaki sposób się uczymy i w jaki sposób się rozwijamy. Wcześniej chyba przed programem nie mieliśmy zaufania do siebie. Ja wiedziałem na przykład, że są Piaseccy, że są Michałowicze, ale na przykład nie znajomi. Wy nas zrozumiecie, bo jedziemy na tym samym wózku. Tak. A z koleżanką taką, która nie ma wspólnego nic z gospodarstwem, bo możemy się wyżalić, ale ona tu jej wejdzie, tam jej wyjdzie, bo ona nie wie, o czym mówimy. Jest wymiana poglądów, obyczaj. Ciekawe bardzo doświadczenie i śmiało można powiedzieć, że warte kontynuacji. Mam do kogo zadzwonić o każdej porze. Teraz możemy współpracować razem. Możemy walczyć. Pracujemy z firmami rodzinnymi, w których pomagamy dogadać się rodzinie i wyciągnąć z rodziny, z jej klimatu, z miłości, z tego, kim ona jest, wyciągnąć dobre rzeczy dla firmy, no ale także pracujemy z konfliktami, z trudnościami i z tym wszystkim, co często zżera i rodziny, i biznes. Ja często miałem tak, że to wszystko sam próbowałem na swoich barkach, nie obarczać rodziny, a po tym programie potrafię powiedzieć, że tam na przykład mamy problem z kasą czy z czymś takim. Zaczęłam bardziej liczyć koszty, nie? Ja też. Zaczęłam bardziej, czy rzeczywiście to jest warto dawać? Bo wiadomo, większa grupa, więcej może. Teraz kontakty Wielkopolska, Kujawy. A u nas na Śląsku znowu w końcu zaczynamy działać nad stworzeniem grupy producentów. Mhm. Żeby stworzyć grupę, dostać dofinansowanie z Unii Europejskiej. To jest coś, co na pewno będziemy chcieli też pielęgnować po programie, tak? To nie jest tylko tak, że jest program i znamy się w trakcie programu. Program się skończy i już ludzi nie ma, tak? Myślę, że tutaj to zostanie. Kółko, rozmowa, śmiech. Zaczęliśmy patrzeć na gospodarstwo jako na firmę. Trochę nas to podbudowało, bo zawsze jakby nie było, to rolnik to jest druga kategoria. A teraz żeśmy zauważyli, że jednak mamy swoje wartości. Jeżeli wiemy, że nasz producent jest zaangażowany w działania, czy na rzecz środowiska, czy na rzecz społeczności lokalnych, to jest to dla nas również ważne, bo my z takimi ludźmi chcemy współpracować. Poczułam się, że jestem dumna z tego, co robię. Bo mam porównanie, pracowałam zawodowo i nie pochodzę w ogóle z gospodarstwa i weszłam do rodziny rolniczej. I teraz jestem dumna z tego, do czego żeśmy doszli. Doszliśmy do tego sami, swoją pracą. I jestem z tego dumna i dzieciom chcę przekazać to samo. Miłość do pola, do pracy. Do zwierząt. I do zwierząt. I do tego, żeby byli dumni z rodziców i z siebie samych, że kiedyś będą na tym pracować. Nam teraz też tak zadano pytanie, co wy zrobiliście, że wasz syn tak kocha gospodarstwo i chce zostać? Mm-hmm. I my zawsze mówimy, że nigdy nie naciskaliśmy. Nigdy. Nie uważamy, że każdy musi mieć swój wybór i sam zdecydować, co chce w życiu osiągnąć.